W miejscowości Skarszewek, gmina Żelazków, doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Dwa dostawcze auta zderzyły się ze sobą czołowo. Prawdopodobnym powodem wypadku było pęknięcie koła w aucie marki Mercedes. Trwa cały czas dochodzenie policji, kto jest sprawcą tego wypadku. Na chwilę obecną możemy stwierdzić, że po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy zderzenie dwóch samochodów dostawczych. Trzy osoby poszkodowane zostały zabrane przez karetki pogotowia na wstępne badania i stwierdzenie, czy jest wymagana hospitalizacja tych osób poszkodowanych. Osoby jadące samochodami, biorącymi udział w kolizji, samodzielnie wydostały się z pojazdów. Zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu pracowały jednostki Straży Pożarnej oraz policji. Przez krótki czas droga w Skarszewku była zablokowana.